Cześć, witam się z Wami serdecznie. Ja jestem Marcelina, a to jest kanał poświęcony sprawom kryminalnym. Zapraszam Was serdecznie do zapoznania się ze sprawą z ubiegłego tygodnia. YouTube najprawdopodobniej ograniczył zasięgi ze względu na tytuł podcastu albo może na moją nieregularność. Sprawa dotyczy nierozwiązanego. Morderstwa w Pabianicach, z tego co piszecie, najbardziej interesują Was właśnie nierozwiązane sprawy, więc zachęcam do odsłuchania. Dziś również będzie zagadkowo, ale nie Polska, a Stany Zjednoczone. Ray Gricar urodził się 9 października 1945 roku w w stanie Ohio. Rej miał starszego brata Roya, rodzina mieszkała w dzielnicy Cotwondo. Mieszkało tam sporo imigrantów ze Słowenii i Włoch. Zazwyczaj, kiedy myślimy, imigranci, gdzieś majaczy nam przestępczość, i oczywiście takowa się pojawiała w tej dzielnicy. Ale rej był spokojnym chłopcem, dobrze wychowanym, poukładanym i nie pociągała go kryminalna strona miasta. Ray był skupiony na nauce, oczywiście jak większość Amerykanów interesował się bejsbolem, piłką nożną, lubił piesze wędrówki, skrable, był dużym fanem miejskich drużyn właśnie I piłki nożnej i baseballu chadzał na mecze. Na późniejszym etapie swojego życia uwielbiał jazdę samochodem. Jeździł, kiedy musiał coś przemyśleć, kiedy chciał się zrelaksować. Jako nastolatek uczęszczał do Gimor Akademii. Jest to szkoła katolicka położona na przedmieściach Cleveland. No i po ukończeniu liceum rozpoczął studia licenc licencjackie również na Uniwersytecie Katolickim w Dayton. W trakcie studiów odbył staż w prokuraturze. Młody mężczyzna dzięki temu doświadczeniu zdecydował, że w dorosłym życiu zajmie się prawem. Mniej więcej w tym samym okresie poznał swoją przyszłą żonę Barbarę. Para wzięła ślub w 1969 roku. Para przeprowadziła się w rodzinne strony Reja, a młody mężczyzna podjął studia na kierunku Prawa w Case Western River w Cleveland. Mężczyzna po uzyskaniu dyplomu podjął pracę jako prokurator, głównie zajmując się sprawami gwałtów i morderstw. Barbara oraz Rey w roku 1978 decydują się na adopcję. Powiem szczerze, że nie wnikałam z jakiego powodu podjęli taką decyzję. Tak więc pod dach pary trafia dziewczynka. Imieniem Lara. W 1980 roku rodzina przenosi się do Pensylwanii, gdzie Barbara dostała pracę na Stanowym Uniwersytecie. Ray podjął decyzję, że zostanie z córką w domu i przerwie na jakiś czas swoją karierę. Rodzina zamieszkała w State College, w hrabstwie Santem. Jest to miasto uniwersyteckie. Nie do końca jest klarowne, jak długo Rej spełniał się w roli taty na pełen etat. Nie mamy podanych konkretnych dat. Można wnioskować, że nie trwało to zbyt długo. Mężczyzna dostał propozycję zostania asystentem prokuratora okręgowego hrabstwa. Propozycja dla osoby ambitnej, jaką był Rej, raczej nie do odrzucenia. Mężczyzna sukcesywnie piął się po szczeblach kariery, aż w 1985 roku wystartował w wyborach o fotel prokuratora okręgowego i wygrał. Mimo iż Rej początkowo swoją nową funkcję pełnił tylko na pół etatu, dziwne to trochę tak yy, ważne stanowisko, a nie pełny wymiar godzin. Myślę, że cały etat to, to i tak jest mało. A wracając do tematu, Rej zajmował się również domem i córką. Starał się wspierać żonę, a mimo to związek powoli zaczynał się rozpadać. Nie było im dane razem iść przez życie, do rozwodu doszło w 1991 roku. Byli małżonkowie, podzielili się opieką nad córką, każde z nich spełniało się zawodowo. Rej został wybrany kilkukrotnie, chyba aż pięciokrotnie, na prokuratora okręgowego hrabstwa. Rok 96 był dla Reja słodko-gorzki. Mężczyzna ponownie się ożenił z kobietą o imieniu Emma. W maju tego samego roku doszło również w jego rodzinie do tragedii. Starszy brat pana prokuratora. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Mężczyzna cierpiał na depresję. Ten tydzień po zaginięciu wyłowiono ciało roja z rzeki. Mężczyźni byli silnie związani. Źródła informują, że rej nie mógł pogodzić się z sytuacją i nie do końca był przekonany, iż brat popełnił samobójstwo. W 1998 roku. Do prokuratury wpłynęły oskarżenia przeciwko Jeremu Sandowski. Miał korzenie polskie, jego rodzice byli imigrantami. Był to zastępca trenera w futbolu na uniwersytecie. Mężczyznę oskarżono o molestowanie i wykorzystywanie dzieci. Mowa o dwóch chłopcach w wieku 11 lat, Rej nie wniósł oskarżenia. Nie wiemy, jakie były dowody i czy w ogóle były poza oskarżeniami dzieci. Mówimy też o latach dziewięćdziesiątych. W Stanach z całą pewnością y, wypłynęło o wiele więcej takich spraw niż w Polsce. Sandowski ewidentnie lubił otaczać się nieletnimi. Dziś pewnie wzbudziłoby to zainteresowanie wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę oczywiście oskarżenia dwóch chłopców. W tamtym okresie prowadzono co prawda dochodzenie, ale Rej, który miał decydujące zdanie, nie oskarżył trenera. Sandowski wraz z żoną adoptowali sześcioro dzieci. Byli także rodziną zastępczą. Mężczyzna prowadził również organizację non-profit. Dla upośledzonych i zagrożonych dzieci, młodzieży. Od wczesnych lat młodości działał również w organizacji, której dyrektorem był jego ojciec. Program organizacji, w której pracował jego tato, skupiał się na tworzeniu miejsc do aktywnego spędzania czasu przez dzieci. Budowali boiska, place zabaw, ale i organizowali coś jak kółka zainteresowań, szkółki. Gdzie dzieci mogły trenować boks, baseball, koszykówkę, siatkówkę i inne sporty. Oprócz tego, Sandowski był zastępcą trenera, właśnie na uniwersytecie, wydał nawet książki na temat swojej pracy. Ewidentnie ten człowiek otaczał się dziećmi na każdej płaszczyźnie swojego życia: dom, czas wolny, praca. W 1999 roku Jerry Sandowski przeszedł na emeryturę. Nie był to jednak koniec jego kariery. Były trener trafił za biurko i do 2011 roku pracował na Uniwersytecie. Oczywiście pojawiły się spekulacje i oskarżenia, że Rej z racji statusu społecznego Jerego podjął taką decyzję. Jestem przekonana, że większość osób uważała Sandowskiego za niesamowitego faceta działał charytatywnie na rzecz dzieci, adoptował, czuł oszustkę dzieci, tworzył rodzinę zastępczą i pracował na uniwersytecie. W pewno gdyby nie te zarzuty, większość uznałaby go za świetnego faceta, któremu los dzieci nie jest obojętny. Warto jest też wspomnieć, że stanowisko, jakie pełnił Ray, wiąże się w Stanach z polityką, Trzeba pozyskiwać głosy, mieć wsparcie lokalnej społeczności, nierzadko również polityków. Przez sprawie tajemnicy mieszkania 4D, morderstwo Gareta Philipsa, był już poruszany ten temat, do czego zmierzam. Rej miał to w czterech literach, mimo iż kandydował i udawało mu się zwyciężyć pięciokrotnie, to nie wchodził w politykę. Nie uginał się pod naciskami, zatem sprawa Sandowskiego najprawdopodobniej nie była zamiatana pod dywan tuszowana. Bardzo możliwe, że Rej nie miał na tyle silnych dowodów, aby oskarżyć trenera. W 2001 roku małżeństwo z Emmą dobiegło końca. Jak podają źródła, w roku 2002 lub 2003 Rej zamieszkał z kobietą o imieniu Patty. Poznali się w pracy kobieta pracowała w biurze prokuratora, para mieszkała w font około 20 kilometrów od poprzedniego miejsca zamieszkania. Mężczyzny, Rej postanowił, że w wieku 60 lat przejdzie na emeryturę. Jego kadencja miała się skończyć 1 stycznia 2006 roku. Mężczyzna podzielił się planami z córką oraz partnerką, mieli nawet plany na wspólny, wspólne spędzenie czasu. Lara mieszkała w Seattle w Waszyngtonie, Patty i Ray mieli się udać do niej w odwiedziny z racji tego, iż mężczyzna uwielbiał jazdę autem, to samochód miał być ich środkiem transportu. W drodze do córki Rej chciał zwiedzić parki narodowe. Rej nie przejdzie na emeryturę, nie odwiedzi córki i nie zobaczy parków narodowych. Rankiem 15 kwietnia 2005 roku Patty obudziła Reja. Kobieta sądziła, że partner idzie do pracy. Ten jednak powiedział, że robi sobie dzień wolny. Patty nawet się ucieszyła. Rej pracował ciężko, rzadko robił sobie wolne. Kobieta pojechała do pracy. O 11:30 odebrała telefon. Rej powiedział, że właśnie jedzie drogą 192 w kierunku Louisburga jest to miasto mieszczące się w hrabstwie Union. Poinformował Pati, że nie da rady wrócić na czas, by nakarmić psa, o co prosiła go rano. Rozmowa przebiegła w zwyczajnym tonie, para na koniec powiedziała sobie, że się kocha. Rozmowa, jakich pewnie odbyli wiele. Po siedemnastej pati wróciła do domu. Spodziewała się, iż Rej będzie na nią czekał. Tak się jednak nie stało. Mężczyzny nie było w domu. Po czerwonym minikuperze z 2004 roku, którym jeździł Rej, również nie było śladu. Kobieta pomyślała, że partner i jeszcze nie wrócił z przejażdżki. Było to zaskakujące, ale nie niepokojące. Nie czekając na powrót, Reja poszła na siłownię. Około dziewiętnastej skończyła trening, wróciła do domu. Zaczęła się niepokoić, nieobecnością partnera, po którym wciąż nie było śladu. Próbowała zadzwonić na jego komórkę, ale telefon był wyłączony albo poza zasięgiem. Starała się sama sobie wytłumaczyć, że wszystko jest ok. Tego dnia transmitowano mecz. Patty pomyślała, że może mężczyzna poszedł gdzieś do baru obejrzeć transmisję i sączyć piwo. Wszyscy wiemy, jak wygląda. Uspokajanie samego siebie. Z relacji kobiety wynika, że przechodziło jej przez głowę różne myśli. Może Rej pojechał do kina, może już wraca, a telefon się rozładował lub jest poza zasięgiem. Patty w międzyczasie uporczywie starała się połączyć z telefonem Reja, dzwoniła do partnera co 15-20 minut, lecz telefon wciąż był poza zasięgiem sieci. Zgłoszenie o zaginięciu prokuratora trafiło na policję o 23.30. Zazwyczaj mówię, że policja się ociąga, odmawia przyjęcia zgłoszenia, no nie tym razem. Wszyscy wiemy dlaczego działania rozpoczęto niemal natychmiast. Jest to irytujące. Normalnie powiedziałabym dorosły, zdrowy mężczyzna oddalił się z własnej woli dyżurny kazał odczekać 24 albo 48 godzin jak to zazwyczaj bywa nawet w przypadku nastolatków tylko tym razem mężczyzną który zaginął był prokurator okręgowy więc działania podjęto tak jak należałoby to robić za każdym razem bardzo szybko ustalono, że na koncie bankowym Reja nie było żadnych operacji. Mężczyzna nie wykonywał żadnych połączeń telefonicznych ani nie wysyłał maili czy smsów. Sprawdzono dom pary. Nic nie zostało zabrane. Odzież, walizki, rzeczy osobiste mężczyzny znajdowały się na swoich miejscach. Jedynymi przedmiotami, które zaginęły razem z prokuratorem, było auto, telefon, okulary przeciwsłoneczne i służbowy laptop. Ładowarka do urządzenia została w domu. Dzień po zaginięciu udało się zlokalizować miniku Reja. Stał na jednym z parkingów w Louisburgu. Parking znajdował się tuż obok niewielkiego centrum handlowego. Samochód był zamknięty. Kiedy śledczym udało się go otworzyć, Pierwsze co poczuli to zapach papierosów. Było to zaskakujące, ponieważ prokurator nie palił. Z informacji, jakie uzyskano, wynikało jasno, że był przeciwny tytoniowi. Nie pozwalał również nikomu na palenie papierosów w jego samochodzie. Prócz uderzającego zapachu dymu, zauważono na dywaniku pod nogami pasażera popiół z papierosa. Telefon leżał wyłączony w samochodzie. Była tam również butelka z wodą. DNA znalezione na niej należało do Reja. Śledczy dowiedzieli się, iż mężczyzna był widziany pod muzeum, niecałe 200 metrów od miejsca, gdzie znaleziono auto. Siedział w samochodzie, przechadzał się, tak jakby na kogoś czekał. Kolejna obserwacja mężczyzny miała miejsce w tym centrum handlowym, a dokładnie w sklepie z antykami. Było to około 17:30. Świadek, właściciel sklepu twierdził, że mężczyzna był w towarzystwie kobiety. Ponieważ nie było tam kamer, nie można z całą pewnością stwierdzić, że był to nasz zaginiony. Historia w wyszukiwarce domowego komputera pokazała, że rej przed zaginięciem szukał drogi do Louisburga. Co jest zastanawiające, ponieważ on znał tą trasę. Był już w tym mieście. Oprócz mapy poszukiwał także informacji, jak trwale zniszczyć twardy dysk komputera, jak woda wpływa na uszkodzenie dysku. Śledczym udało się ustalić, że rej na kilka dni przed zaginięciem zakupił program do czyszczenia danych z dysku. Ponieważ miejsce, gdzie odnaleziono samochód mężczyzny, znajduje się w sąsiedztwie rzeki Saskwachena, sprawdzono i ją. Nic te poszukiwania nie przyniosły. Zastanawia mnie, czy sprowadzono psa tropiącego. Ale nie znalazłam takich informacji w żadnych źródłach. Możemy jedynie przypuszczać, że skoro tak wiele osób zaangażowano w odnalezienie Reja, to i czworonożny funkcjonariusz brał udział w tych poszukiwaniach. Z końcem lipca odnaleziono laptop prokuratora, urządzenie zauważyli wędkarze. Wspomina się, że znajdowało się przy podporze mostu w bliskiej odległości od miejsca ujawnienia samochodu reja niestety dysk w urządzeniu został usunięty komputer w rzece znajdował się od dłuższego czasu kolejnym znaleziskiem był właśnie dysk na którym to najbardziej zależało śledczym również znajdował się w wodzie w rzece saskłachena. Jeszcze bliżej miejsca znalezienia samochodu, dysk znaleziono w październiku, czyli prawie pół roku po zaginięciu prokuratora. Jak się pewnie domyślacie, nie udało się nic z niego odzyskać. Śledczy dostawali informacje niemal z całych Stanów, że ktoś gdzieś widział reja. Oczywiście żadnej z tych obserwacji nie udało się potwierdzić, nie trafiono na żaden ślad mężczyzny. Jedną z teorii było samobójstwo. Porównywano sprawę Reja do sprawy jego starszego brata. Roy co prawda cierpiał na depresję, ale rodzina nie była przekonana co do samobójstwa. Roj miał jechać tylko po lunch i zaraz wrócić, tak powiedział żonie. Para miała dwóch synów, a rej, młodszy brat roja, był przekonany, że mężczyzna nie pozostawiłby swoich dzieci. Tak jak wspomniałam na początku, rej nie wierzył w teorie śledczych co do śmierci samobójczej brata. Czy miał jakieś podstawy, aby wątpić w tą teorię? Nic na ten temat nie wiadomo. Wy wiecie, ja wiem, że nie zawsze znaki są czytelne dla bliskich. Nie każdy, kto chce odebrać sobie życie, daje sygnały. W rozmowie ze śledczymi Patti przyznała, że przez ostatnie dwa tygodnie. Rej był bardziej zmęczony niż zwykle. Zdarzało mu się drzemać po południu, co chyba nie było w jego zwyczaju, skoro się o tym mówi. Kobieta chciała, żeby partner udał się do lekarza, ale on bagatelizował swój stan. Interpretacja zachowania Rej'a przed zaginięciem może być dwojaka. Często się mówi, że osoby Chcące pożegnać się ze światem, porządkują swoje życie. Czy prokurator to robił, trudno powiedzieć. Wiemy, że szykował się do ustąpienia ze stanowiska, co może być mylące. Z całą pewnością miał plany na czas emerytury. Co do komputera i uniemożliwienia sprawdzenia dysku, może to być chęć nie pozostawienia żadnych. Informacji na temat swojej pracy i takie rzeczy jak usuwanie kąt, historii, czyszczenie wszelkich informacji na urządzeniach również się zdarza u osób chcących odebrać sobie życie. Tylko, że ciała reja nie odnaleziono ani w rzece ani w jej okolicy. Oczywiście mogło się gdzieś zakotwiczyć w wodzie. Do poszukiwań na rzece przystąpiono dość szybko. Jak już wspominałam, łowi się tam ryby, pływają tam kajaki. Przychodzi okres ciepły, temperatura wzrasta, ciało nabiera gazów. Mimo upływu kilkunastu lat, szczątki reja nie zostały odnalezione. Przejdźmy do teorii o morderstwie, uprowadzeniu nieczystej grze. Kluczowe są tu obserwacje. Osoby, które twierdziły, że go widziały, uważają, że na kogoś czekał. Wizyta w sklepie z kobietą? Oczywiście, o ile to był on. Popiół w samochodzie? Taka moja dygresja. Ciekawa jestem, czy osoby, które otworzyły mini-kupera, były palaczami. Nie pada nigdzie przypuszczenie, że ktoś mógł jeszcze tego samego dnia palić w aucie papierosy, albo dnia poprzedniego. Dla osoby niepalącej, smród dymu jest z całą pewnością bardziej wyczuwalny niż dla palacza. W tym przypadku przydałby się palacz, aby stwierdzić, czy to świeży dym, czy jednak nie. A tak całkiem serio uważam, że osoba, która paliła w samochodzie. Albo musiała być ważna w jakimś sensie dla prokuratora i dlatego się na to zgodził, albo musiała to zrobić już po jego zniknięciu. Strzepnięcie komuś popiołu w samochodzie na podłogę to słabe zachowanie, z całą pewnością jest to oznaka braku szacunku, może chęci pokazania wyższości. Trzeba wziąć pod uwagę, że mogło to być również przypadkowe. A może to sam Ray na odchodne zapalił papierosa? Nie ma żadnych informacji o odciskach palców w samochodzie i na nim, co mnie trochę zbija z tropu, kiedy myślę, że ktoś mógł zrobić mu krzywdę. Tak naprawdę za tą teorią nie przemawia zbyt wiele. Pojawiają się informacje, a raczej gdybania, że mogła to zrobić osoba, a raczej ofiara Sandowskiego. Któryś z tych młodych mężczyzn mógł obwiniać Reja o brak sprawiedliwości wówczas. Koniec końców Sandowski trafił do więzienia. Udowodniono mu, że dopuszczał się czynów obrzydliwych na chłopcach. Jeden z adoptowanych synów nawet e, oskarżał go o takie czyny. W 2011 roku został skazany. Jeśli mnie pamięć nie myli, wyrok wynosił około 30 lat. Kolejną teorią, chociaż nie jest to najlepsze słowo chyba, pojawiła się informacja, że pewien prokurator i przyjaciel jednocześnie Reja dostał list z informacją, od członka gangu Hell's Angels więzień twierdził, że współosadzony przyznał mu się do zamordowania właśnie prokuratora. Ray oskarżał w sprawie tego współwięźnia, a ten był żądny zemsty. Członek tego gangu Hell's Angel wskazał nawet miejsce za miastem za gdzie miało znajdować się ciało Reja. Nie chciał jednak sprecyzować dokładnie położenia. Jego oczekiwania, związane bodajże ze skróceniem wyroku, nie zostały spełnione, zatem nie powiedział nic więcej. Czy popił na wykładzinie samochodu wrażenie, że Rej na kogoś czekał i brak ciała mogą świadczyć o przestępstwie? Na koniec tylko dodam, że mężczyzna biegle władał językiem słoweńskim. Miał również krewnych w Słowenii, u których bywał. Sugerowano, że może chciał zniknąć i dostał się na stary kontynent. Braj był dorosłym mężczyzną, który miał na koncie sporo kasy. Nie był formalnie związany z Patty. Mógł odejść po prostu nie bawić się w zagadki. Nie miał żadnych machlojek za uszami, bo to oczywiście też zostało sprawdzone. Wszystko w jego biurze działało jak w zegarku. Czy Rey spotkał się z kimś, by przekazać jakieś informacje, a może chciał pozyskać jakąś wiedzę? Dlaczego usunął dane z dysku? Patti wspomniała, że kiedy odebrała połączenie od Reya, to o 11:30 mężczyzna wydał jej się zaskoczony tym, że to ona odebrała telefon. Czy to możliwe, że połączenie do partnerki, a właściwie do jej pracy było omyłkowe? Dziękuję, kochani, za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.